Witajcie, Rafał Jajor. Opowiem Wam, co ciekawego przeczytacie w najnowszym wydaniu Gazety Leśnej, w wydaniu grudniowym. Tym razem zrobimy to nietypowo. Nie będę Wam opowiadał o wszystkich artykułach, jakie są w gazecie, ale tylko o jednym. Za to bardzo istotnym i jest to też temat, który zapewne bardzo wielu z Was interesuje. Chodzi o planowany wymóg szkolenia, przejścia szkolenia i egzaminu przez operatorów maszyn leśnych. Czy operatorzy maszyn leśnych, harwesterów, forwarderów, skiderów, przyczep zrywkowych, wciągarek, czy ci operatorzy będą musieli przechodzić specjalne szkolenia i egzaminy? O tym właśnie piszemy w tym numerze. Musicie wiedzieć, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt nowego rozporządzenia w tej sprawie, rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. I właśnie o tym rozporządzeniu napisałem tekst w grudniowej Gazecie Leśnej. Co jest w tym rozporządzeniu? Po pierwsze, stare rozporządzenie, stare przepisy odwoływały się do szczegółowych przepisów dotyczących szkoleń, które już nie obowiązują. I to jest tutaj naprawione. Ta podstawa prawna jest już zaktualizowana, ale to jest tylko szczegół. Co jeszcze? Nowe rozporządzenie, właściwie projekt, bo to jeszcze nie jest rozporządzenie, to jest dopiero projekt, który w tej chwili jest w systemie konsultacji i opiniowania. Ten projekt zakłada wprowadzenie na przykład 2-metrowej strefy niebezpiecznej od pracownika pracującego pilarką mechaniczną. Wprowadza wymóg taki, że dopuścić do pracy z pilarkami można wyłącznie osoby pełnoletnie. Kolejna zmiana to pracownicy, co najmniej dwaj, którzy pracują w lesie przy pozyskaniu czy zrywce, czy załadunku drewna, mają mieć możliwość kontaktu wzrokowego lub głosowego między sobą. To ważne, mają mieć możliwość, tak mówi projekt. Obecne przepisy mówią o tym, że muszą pozostawać w kontakcie. Możliwość, a pozostawanie to jednak różnica. Ja te zmiany, o których tutaj mówię, w tekście, który znajdziecie w Gazecie Leśnej, komentuję, także odsyłam też do tych komentarzy. Tutaj nie będę tego robił, żeby nie przedłużać naszego filmu. Nowe rozporządzenie, projekt tego rozporządzenia doprecyzowuje, że ściągnięcie drzewa zawieszonego musi być dokonane do końca zmiany roboczej. Takiego uszczegółowienia wcześniej nie było. No i teraz to, co najważniejsze, to na co czekacie. Projekt nowego rozporządzenia wprowadza obowiązek ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym operatorów maszyn wielooperacyjnych oraz prowadzących zrywkę drewna. Czyli wszyscy operatorzy harwesterów, czyli maszyn wielooperacyjnych, a także maszyn zrywkowych, czyli forwarderów, skiderów, przyczep zrywkowych, wciągarek, musieliby według tego projektu przechodzić szkolenie zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu. Mamy tutaj analogiczny zapis do tego, który dzisiaj obowiązuje dla drwali. Oni także muszą w dzisiejszym systemie prawnym przechodzić szkolenie i przechodzić egzamin. Jak ma wyglądać takie szkolenie i zarówno dla operatora harwestera, jak i dla operatora maszyn zrywkowych? Szczegółowo tutaj to wypisuję. Jest podany zakres tematyczny, merytoryczny obu tych szkoleń, ale on jest zgodny z intuicją. Myślę, że gdyby Wam przyszło napisać w hasłach, w punktach, z czego takie szkolenie się ma składać, to ci, którzy w lesie pracują na maszynach, pewnie by zrobili to podobnie. Natomiast to, co jest ciekawe i ważne, projekt zakłada, że ci, którzy już mają uprawnienia, nie będą musieli robić tych nowych. Wystarczy, że jakby wykażą się tym, że mają. No, w przypadku drwali nie jest to takie trudne, bo drwale, którzy przechodzili szkolenia dla drwali, mają takowe zaświadczenia, ale w przypadku operatorów maszyn takich szkoleń dotychczas się nie wymagało, więc operatorzy maszyn takich zaświadczeń nie mają. Więc to wymaga jeszcze doprecyzowania i tutaj też na to zwracam uwagę w swoim tekście. No i tych niuansów, tych różnych takich niedoróbek moim zdaniem w tym projekcie jest więcej. Jest on przede wszystkim bardzo ogólnikowy i tak naprawdę wiele rzeczy będzie wynikać dopiero z przepisów szczegółowych, a właściwie nie wiadomo, do jakich przepisów miałby się, jakie przepisy miałyby mieć tutaj zastosowanie te szczegółowe, tutaj o tym też piszę, ale na koniec powiem Wam o jeszcze jednej rzeczy. Projekt zakłada,
że od momentu jego podpisania wejdzie w życie w ciągu 14 dni, czyli teoretycznie 14 dni po tym, jak ten projekt stanie się rzeczywiście prawem, stanie się rozporządzeniem, jak minister go podpisze, to już po 14 dniach każdy nowy operator, którego będziecie zatrudniać w lesie, musiałby mieć skończone szkolenie, zakończone egzaminem z wynikiem pozytywnym. Wydaje się, i nawet nie tyle wydaje się, ile jest pewne, że jest to zbyt krótko, aby móc cały system szkolenia operatorów w Polsce przestawić na nowe tory. A co jeszcze w tym rozporządzeniu, w tym projekcie, podkreślam, rozporządzenia, to jeszcze nie jest obowiązujące prawo, a też o wielu innych ważnych rzeczach, które dzieją się w tej chwili w leśnictwie, przeczytacie w najnowszym numerze Gazety Leśnej. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia. Thank you.